Mięso z indyka jest bardzo delikatne. Daje nam to wielkie pole do popisu. Możemy kombinować z wieloma smakami. Moje dzisiejsze to szpinak i ser pleśniowy gorgonzola. A zaczynam od przyprawienia mojego delikatnego mięsa. Najpierw klasycznymi przyprawami, czyli sól i pieprz, a potem skrapiam sosem Worcester i pikantnym sosem chili. To naprawdę mocne, zdecydowane smaki. Nacieram i odstawiam na 10 minut. W tym czasie przyrządzę szpinak. Mój będzie pikantny. Papryczkę chili kroję dosyć drobno. Kroję też w plastry czosnek. I wszystko przesmażam na mocno rozgrzanej oliwie z oliwek. A po minucie dodaję szpinak. Wydaje się być go dużo, ale radykalnie zmniejszy swoją objętość. Podczas smażenia posypuję go świeżo zmieloną solą, świeżo zmielonym pieprzem, a także polewam słodką śmietanką 30%. Mieszam i po 2 minutkach jest już gotowy. No to wracam do indyka. Mocno rozgrzewam patelnię grillową, też z oliwą z oliwek, i układam na niej moje szmysny. Po niecałych 3 minutach, kiedy nabiorą złoto-brązowego odcienia, odwracam je na drugą stronę. Na wierzch każdego z nich nakładam sporą porcję szpinaku, a na szpinak po mniej więcej 2 dosyć grube plasterki sera pleśniowego gorgonzola. Można też użyć innego sera pleśniowego. Następnie całą patelnię wstawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika na 2-3 minuty. Po tym czasie wyciągam i przekładam moją potrawę na talerz. Świetnie przyrządzony szpinak, bardzo mocny w smaku ser i idealnie doprawiony indyk. To danie jest po prostu pyszne. Przekonajcie się o tym, koniecznie robiąc je w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.